Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Tegoroczny Boży Kruk w naszej kolegiacie przedstawia dwie symboliczne góry. Łatwo dostrzec czerwoną i białą. Góra czerwona to góra męki, cierpienia i śmierci. Symbol Golgoty, góry, na której Chrystus umarł, przybity, jak powie święty Piotr w pierwszym kazaniu po zesłaniu Ducha Świętego, rękami bezbożnych do krzyża i zabity. Niedługo później w drugim kazaniu powie: zaparliście się świętego, sprawiedliwego. Zabiliście dawcę życia. Czerwień to symbol krwi, którą przelał za nas Chrystus dla naszego odkupienia, abyśmy mieli życie. Nowe życie. Czerwień to symbol miłości, która wyraziła się przez krzyż, a bez której, jak powie święty Piotr naszych czasów, Jan Paweł II, życie nasze nie ma ani korzenia, ani sensu. I tam, u stóp tej góry, w pobliskim ogrodzie, Jezus został pochowany w nowym grobie, wykutym w skale. Nie zapomnieliśmy o tej górze. Dlatego gromadziliśmy się w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, aby w ciszy serca uświadamiać sobie, jak wielką cenę zostaliśmy odkupieni, by podziękować za ten dar. Może także po to, by przeprosić za swoje grzechy. Góra biała to góra chwały, zwycięstwa, triumfu. Symbol zmartwychwstania, bo Chrystus trzeciego dnia wyszedł zwycięski i promienny ze swego grobu. Zmartwychwstał. To zwycięstwo zapowiedział na górze Tabor, gdy wobec trzech uczniów objawił swoją tajemnicę, tajemnicę swej boskiej osoby, i przemienił się wobec nich, a twarz jego zajaśniała jak słońce, a szaty jego były lśniąco białe jak śnieg. Zmartwychwstając, Chrystus górę cierpienia zamienił w górę chwały. Święty Piotr powie we wspomnianym kazaniu: Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Jezusa Nazarejczyka wskrzesił Bóg, a my jesteśmy tego świadkami. I w drugim kazaniu powtórzy z mocą: Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Oto po 50 dniach od tego niezwykłego wydarzenia Piotr naucza: zabiliście go, ale Ojciec podniósł go ze śmierci do życia. Zmartwychwstanie Chrystusa
To najważniejsze wydarzenie w objawieniu, jakie Bóg ma dla człowieka. Piotr i wszyscy apostołowie są tego świadkami i tę prawdę głoszą. Orędzie o zwycięstwie nad grzechem i śmiercią jest głoszone od początku Kościoła do dziś i będzie głoszone do końca ziemi. Dziś, bracia i siostry, Wielką Niedzielę gromadzimy się przy tej górze i wyznając naszą wiarę, otwieramy serca na to wielkanocne orędzie. Po to są święta wielkanocne, byśmy ujrzeli chwałę Zmartwychwstałego, Jego twarz jaśniejącą jak słońce. Byśmy spotkali Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, który nie jest przeszłością, historią sprzed 2000 lat. Nie jest nauczycielem, mistrzem z odległych czasów, ale żyjącym Zbawicielem, żyjącym tu i teraz, obecnym pośród nas, swoich uczniów. On jest obecny wśród nas. Alleluja! On zmartwychwstał i żyje z nami i dla nas. Alleluja! Bracia i siostry, On jest wśród nas. Przywołajmy raz jeszcze nauczanie głowy Kościoła, świętego Piotra. Pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze były zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody. I mówił dalej do słuchaczy Piotr: to dla was w pierwszym rzędzie Bóg wskrzesił swego sługę i posłał go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów. Aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów. Bracia i siostry, to, co nas przygniata, to nasz grzech. On sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi i smutni. Przez grzech jesteśmy uciśnieni i przygnieceni. On niszczy relacje z Bogiem, ale i między nami. A w każdym z nas tkwi pragnienie szczęścia. I oto Bóg nam daje Zbawiciela, aby nam błogosławić w odwracaniu się od grzechów. Aby nam błogosławić w nawracaniu się, czyli w zmienianiu naszego myślenia, a co za tym idzie, naszego postępowania. W Jezusie możemy się ochłodzić i odetchnąć, korzystając z Jego przebaczenia. Możemy znaleźć pokój serca. Czyż nie doświadczyliśmy w tych dniach tej prawdy, kiedy korzystaliśmy z daru sakramentu pokuty? Jezus podniesiony ze śmierci do życia, abyśmy posiedli nowe życie, abyśmy byli szczęśliwi. Pozwólmy zatem Bogu, by nas prowadził do szczęścia. Podtrzymujmy relację miłości z Jezusem. Jednoczmy się z Nim w codziennej modlitwie, w niedzielnej Eucharystii, na łamaniu chleba. Przyjmujmy święty pokarm, który daje życie wieczne i słuchajmy Bożego Słowa.